Witam Państwa serdecznie. Czas na szczegóły prognozy pogody. Opady deszczu ze śniegiem wystąpią w przeważającej części naszego kraju. Z wyjątkiem północnego zachodu, tam nieco więcej przejaśnień, ale najniższe wartości na termometrach. Temperatura spadnie poniżej 0, minus 1 stopień na Pomorzu Zachodnim i na ziemi lubuskiej. Maksymalnie do 2 stopni na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i na Pomorzu Gdańskim. Wciąż towarzyszy nam niskie ciśnienie, dziś na barometrach 994 hektopaskale. Sprawdźmy prognozę pogody dla Europy. Temperatura spadnie w Oslo do minus 3 stopni, ale tam możemy liczyć na wiele chwil ze słońcem. W Sztokholmie również słoneczna aura, maksymalnie do 5 stopni w Helsinkach. Temperatura wzrośnie natomiast w Moskwie do 4 stopni na plusie. Spadek temperatury zanotujemy w Rzymie i tam wciąż utrzymuje się deszczowa aura z wyładowaniami atmosferycznymi. Sprawdźmy szczegóły prognozy pogody dla naszego kraju. Opady deszczu ze śniegiem wystąpią w centrum i na północy. Delikatnie śnieg popruszy także na Pomorzu Zachodnim, ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Bez opadów deszczu i bez opadów śniegu na Podkarpaciu i tu najcieplej do 4 stopni na plusie. Sprawdźmy kolejne dni. We wtorek maksymalnie 4 stopnie na Podkarpaciu, opady deszczu ze śniegiem wystąpią w centrum, a także na południowym zachodzie. W środę ocieplenie do 8 stopni na Pomorzu, wzrośnie temperatura i tam przelotny deszcz. Pozostałe regiony z opadami deszczu ze śniegiem. W czwartek pojawi się nieco więcej przejaśnień i rozpogodzeń na niebie. Przelotne opady deszczu na Podlasiu i w centrum. Na południu duża ilość słońca, delikatny śnieg wystąpi na Pomorzu. Do zobaczenia.